Witam serdecznie. Witam wszystkich czytelników i czytelniczki Zwierciadła. W takim dziwnym czasie, bardzo ciekawym, może dla niektórych bardziej ciekawym, dla niektórych bardziej trudnym, bo też są różne trudności, jakie się pojawiają bardzo wyraźnie. Wiecie, dla mnie strasznie ważne jest to, że ten czas jest tak niezwykły, że dotąd jeszcze nigdy w żadnym okresie historycznym, o ile mi wiadomo, nie zdarzyło się coś takiego, żeby wszyscy na całym świecie byli w obecności jednego wspólnego zagrożenia, zadania, tematu, z którym razem sobie mamy dać radę. Przy okazji myślę, że ponieważ to jest tak globalne i tak ogólne, to jest to jakiś bardzo ważny przekaz, może z kosmosu, może od energii wyższej, jakkolwiek ją rozumiemy. W każdym razie na pewno jest to też przekaz dla każdego z nas. Ja to tak odbieram. Jest mi łatwiej może być teraz w domu, bo już z powodu, że tak powiem, ubiegającego czasu i mojego wieku jestem coraz spokojniejsza, coraz mniej mi się wydaje, że ciekawe rzeczy dzieją się gdzie indziej. I cieszę się z tego, że sobie mogę poczytać, pobyć ze sobą. Chciałabym, żebyście wy też się z tego ucieszyli, bo oprócz kłopotów i trudności jest to jednak czas darowany. Chciałabym także, żebyście wykorzystali go na pracę ze sobą w tym sensie takim, na ciekawość siebie, na pytania do siebie, na czytanie może czegoś. Może przeczytacie z chęcią i z ciekawością książkę, która właśnie wyszła. Moja i Joasi Olekrzyk, czyli szefowej Sensu, na pewno wam dobrze znanego, bardzo polecam wam Sens także. Nazywa się to Twoje życie, pokochaj je. No i mamy taką sytuację, że teraz właśnie należy pokochać jeszcze bardziej to, co nas spotyka, coś, co jest takie nowe. Nowe nas i pociąga, ale też nas przestrasza. I nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie trwało. Na pewno zdążycie przeczytać tą książkę. Jest w niej parę takich rozdziałów, znaczy są, jest wiele rozdziałów, ale są zgrupowane w tematy. Lekcja dorosłości, lekcja autentyczności, lekcje empatii, miłości, pogody ducha, spokoju ducha, co bardzo nam teraz przydatne, i przyjemności również. Przyjemność bardzo jest ważna w tej sytuacji. Lekkość, jakaś podejście, jakiś rodzaj tolerancji dla siebie, dla bliskich. Z jednej strony musimy być teraz dłużej razem, z drugiej strony pomyślmy o tym, żeby każdy miał prawo do tego, żeby się schować w swoim kąciku, jeżeli mu to potrzebne. Żebyśmy się uczyli przez ten czas no, takiej i cierpliwości, i takiego wyjmowania z możliwości tego, co jest właśnie przyjemne, fajne, rozwijające. I będę już wam mówić, co robić, bo wszyscy wiedzą. Tylko przypomnę o oddechu, żebyśmy oddychali świadomie, żebyśmy oddychali wtedy, kiedy nas złapie zniecierpliwienie, albo smutek, albo przestrach jakiś. Bo jak oddychamy często, głęboko i uważnie dla siebie, to naprawdę zmienia nam się podejście do siebie i do życia na dużo, dużo spokojniejsze i pogodniejsze. Bardzo wam życzę dobrego czasu na tyle, na ile to możliwe, no i pogody ducha. I serdecznie bardzo was pozdrawiam.